Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy środę. Ja postanowiłem spróbować trochę połowić. Nie wiem, co ta pogoda nam dzisiaj przyniesie. Być może nic, być może wyzerujemy, bo warunki nie są łatwe. Nic nie widać generalnie. Szczytówki latają na wietrze. Próbowałem to jak najbardziej ustabilizować. Jedną wędkę mam na klasyka dzisiaj. 3-metrowy Robinson do 35 gram. Koszyczek Mikado 20 gramów, przypon około 40 cm, haczyk 14 w tym momencie, bo przed chwilą trafiłem niestety zaczep i musiałem go zmienić. Lewa wędka na metodę, próbujemy, będziemy szukać troszkę tej ryby. Rzuciłem bardzo daleko, będziemy się przybliżać po prostu około 4-5 metrów, jeśli nie będzie brań. No i taka taktyka na dzisiaj. Próbujemy w podajniku pellet skretting, a na klasyka mam zanętę z Match Pro płciową i leszczową wymieszaną. O, mamy branie. Mamy branie ewidentnie. Zaraz zobaczymy. Bardzo silne. Straszny wiatr, nie wiem jak będziemy się dzisiaj słyszeć, mam nadzieję, że dobrze. I mam nadzieję, że uda się coś złowić. Bardziej liczę na tą metodę, może odpali i uda się złowić jakiegoś bonusa. Chociaż wiadomo, że warunki są jakie są, około chyba 4 stopni w tym momencie. No ale porywy wiatru do 70 prawie km na godzinę z tego co sprawdzałem. Sam nie wierzę po prostu, że się wybrałem, ale próbujemy. Także, o, kolejne pociągnięcie. A, i nie wspomniałem wam na haczyku w tym momencie gnojaczek. Udało mi się wykopać troszkę gnojaczka. Chciałem spróbować, być może złowimy jakiegoś okonia. Byłoby bardzo fajnie również. Zanęta z gliną oczywiście, bo nie wspomniałem na początku. Nie ściskam tego mocno w koszyku, jest tutaj dosyć płytko, jak wiecie już, więc chciałbym, żeby to w miarę zaczęło pracować i zwabić, żeby zwabiło te rybki tutaj. Rzucam niedaleko, około 15 metrów. No i mamy coś. Nareszcie coś mamy. Miejmy nadzieję, że uda się doholować. Pineczki zdały egzamin. Zmieniłem przynętę. No i delikatnie. Mamy pierwszą rybkę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Fajna, bardzo ładnie wygląda. Przepraszam was, że ja zawsze tak strasznie się jaram tymi płetwami, tym kolorkiem, ale naprawdę mega. Zobaczcie jakie czerwone, bardzo ładne. Nieduża. Nieduża, ale tyle radości. Dajcie znać w komentarzach, czy wy zaczęliście już sezon i jak wam poszło. Albo czy szykujecie sprzęt, jak idą przygotowania w tym momencie. Ja jak widzicie cały czas w ruchu, cały czas sezon trwa dla mnie. Nie mam czasu ogarnąć sobie całego sprzętu. No ale mam nadzieję, że znajdę tą chwilę i przygotuję się na tą wiosnę tak na poważnie. Chyba coś siedzi. O, siedzi. Zdecydowanie mamy rybkę. Chyba ładniejszą niż poprzednia.
delikatnie. Ale grubasek. No i takie wędkowanie to ja rozumiem. Może nie ma dużych ryb, ale tak też się nastawiałem, żeby po prostu przyjechać i połapać w tą pogodę. I jak na razie to, co sobie zaplanowałem, sprawdza się, więc jest super. Bardzo ładna zdręga, piękne kolory. To najbardziej lubię w tych rybkach. Bardzo lubię łowić, szczerze mówiąc. Moja taktyka była najpierw taka, że jak przyjadę, to być może zacznę sobie z każdym koszykiem docinać tego gnojaka, ale nie mam go też na tyle. A z kolei wiem, że jest on bardzo syty, więc nie chciałbym przekarmić tych rybek. Ta pinka, myślę, w zupełności wystarczy. A na hak wędruje od czasu do czasu gnojaczek. Będziemy sprawdzać, co się dzieje. Być może trafi się coś większego. A może, tak jak wam wcześniej wspominałem, jakiś okoń. Byłoby również super. Nie pamiętam, kiedy złowiłem okonia, tak szczerze mówiąc. Zdecydowałem się, tak jak ostatnio tutaj z Danielem byliśmy. Daniel przyjął taką taktykę, żeby dosyć często przerzucać, więc ja dzisiaj również w ten sposób, bez wstępnego nęcenia, przerzucam te zestawy troszkę szybciej niż zwykle to robię w taką pogodę. Ja oczywiście na plecionce, na samym końcu taki odcinek 60-70 centymetrowy żyłki, skrętka, no i to wszystko jest oczywiście połączone ze sobą krętlikiem. Tak stosuję bardzo często, tak często wiążę te zestawy. Wcześniej łączyłem sobie żyłkę z plecionką, ale ten krętlik też zapobiega jakimś tam skręcaniu, plątaniu tej żyłki. No, zestaw posłany tam, gdzie wcześniej. O, co tam się dzieje? Kurczę, jakie branie energiczne. No, tym razem zdecydowanie rybka wcięta. Potwór to nie będzie, ale za to walczy. I kolejna, trzecia sztuka, też bardzo ładna. Myślę, że około 20, niecałe 20 cm. Postaram się oczywiście zmieniać kolory też na metodzie. Teraz mamy taki neutralny, brązowy z Osmo. Jest to krew, z tego co pamiętam. Tak, tutaj mam na półce, akurat jest to krew. Chcę sobie spróbować. Za chwilę założymy inny kolor, być może biały, różowy. Zobaczymy, być może za którymś razem po prostu uda się i jakaś rybka zareaguje. No i siedzi. Siedzi, poluzowało nam żyłkę. I od razu wciąłem. Chwilę po rzucie, tak jak możecie zaobserwować, troszeczkę mniejsza. No ale dzisiaj te wzdręgi nam dopisują. Że statyw jeszcze stoi, ale chyba dobrze go przywiązałem.
mała zmiana z koszyczka 20-gramowego. Chcę spróbować, przejdę na taką oliwkę. Zobaczymy, czy muszę podawać aż tyle tego towaru, czy po prostu samym tym ciężarkiem wystarczy robaczek i to pole, to łowisko jest już wystarczająco zanęcone i nie przekarmię w ten sposób tej ryby, ale to sobie sprawdzimy oczywiście. Długo musiałem czekać, ale mamy nareszcie płoć wyczekaną, ale jest. Powiem wam szczerze, że no, założyłem ciężarek, było jedno branie, próbowałem też gnojaka w międzyczasie, wróciłem na koszyczek z powrotem, jak widać. No i od razu teraz branie kolejne, mamy płoteczkę, dosyć fajna. Wraca do wody oczywiście, jak zawsze. Ja zakładam kolejną pineczkę, no i próbujemy dalej. Tym razem musiałem troszeczkę poczekać, ale miejmy nadzieję, że te rybki jeszcze z nami powalczą dzisiaj. Rybka numer 6, też ładna, znaczy rozmiarów niewielkich, ale fajne barwy. No i cieszę się, że te rybki biorą przede wszystkim, bo pogoda jest jaka jest, jak widzicie. No dobra, rybka do wody, a ja wracam jeszcze chwilę do wędkowania. No nie jest zbyt przyjemnie, ale próbujemy. No i mam kolejną, czyli numer 7. Takie fajne, dosyć szybkościowe łowienie teraz, więc siadam na krzesło, no i walczę. Jeszcze chwilę powalczymy, zobaczymy co z tego będzie. Jak widzicie obecnie na materiale, no udało mi się złowić piękną wzdręgę, największą tego dnia. Jednak nie była to moja ostatnia ryba, udało mi się odłowić jeszcze no łącznie wszystkich 14 płotek i wzdręg. No myślę, że ten dzień jak najbardziej udany, no ale przez problemy techniczne niestety musiałem zakończyć dalsze wędkowanie. Reszta materiału nie nadawała się niestety do użycia. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wędkowanie. Było trudno, warunki jak widzieliście, no niestety ja muszę się zbierać. Troszeczkę połowiłem, bo udało się złowić kilka wzdręg płoci. Było jedno branie, które udało mi się wciąć na metodzie, ale myślę, że jakiś leszczyk albo karaś i za chwilę po prostu ryba od razu w zaczepie skończyła. No i urwałem cały zestaw. Niestety nie było innego wyjścia, tak też się stało. No i potem straciłem jeszcze przypon na chwilę po tym, jak na metodzie straciłem przypon, to straciłem też przypon na klasyku. Niestety musiałem go zerwać również w zaczepie. No i po tym, jak zamontowałem sobie nowy, odłowiłem jeszcze jedną sztukę, jedną płotkę. No i to tyle w zasadzie. Cały czas problemy techniczne, niestety nie wiem ile materiału udało mi się dzisiaj nagrać, ile w ogóle będzie słychać przede wszystkim, no bo coś złego się stało z mikrofonem, przestał nagrywać. Nie wiem po prostu ile tam tego jest, nie sprawdzałem, jak wrócę do domu to
to przejrzę sobie po prostu cały materiał i zobaczę. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. No i dzisiaj, tak jak ostatnio, praktycznie ta sama zanęta, której używałem razem z Danielem, więc no po prostu wiedziałem, że jest skuteczna, że wtedy udało się połowić. Teraz dzisiaj tak samo na haczyku, troszeczkę zmiana też, bo udało mi się złowić tą największą zdręgę w zasadzie na gnojaka. Jakieś 4 godzinki w zasadzie, więc mogło być zdecydowanie lepiej, no ale nie jest też źle, nie ma zera oczywiście. Teraz to obecnie 6 stopni na termometrze z tego co widzę, no ale wiatr jest niemiłosierny, 70 km na godzinę, myślę, że podmuchy momentami były nawet mocniejsze, tak szczerze mówiąc. No nie dało się już wysiedzieć, chwilkę padał deszcz, ale przestał na szczęście, no i mogłem jeszcze troszeczkę popróbować. Także to tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się.